Zgrupowanie Chrobry 2, Powstaniu Warszawskim, zgrupowanie NZ-owskie, to jest także część biografii, część historii rotmistrza Witolda Pileckiego. On w powstaniu ukrył swój stopień, miał inne zadania przewidziane na okres późniejszy, miał się nie angażować do walki, ale jako oficer, jako Polak, jako patriota nie wytrzymał. Przystąpił do powstania jako szeregowiec. Nie przystąpił tam, gdziekolwiek, gdzie mógłby, tylko wybrał sobie jednostkę i tą jednostką było zgrupowanie Chrobry 2. I do samego końca w tym zgrupowaniu został. Przechodzenie ludzi, stanów z jednej formy do drugiej, z jednej formacji do drugiej było oczywiste i wtedy normalne. Nie byłoby z tym żadnych problemów. Witold Pilecki nie chciał wystąpić, został do końca. Gdy już ujawnił swój stopień pod koniec powstania, że jest rotmistrzem, że jest przygotowany do tego jako oficer, został dowódcą kompanii w zgrupowaniu Chrobry 2. To jest epopeja i zgrupowania, i część biografii bardzo ważnej Witolda Pileckiego. Mamy więcej śladów, że Witold Pilecki miał te zapatrywania narodowe. Zarówno przysięga Tajnej Armii Polskiej, która początkowo nawet nazywała się inaczej, Tajna Armia Narodowa, jak też różnego rodzaju odezwy ideowe TAP-u, czyli Tajnej Armii Polskiej, przez niego pisane, przez niego sygnowane, są jednoznacznie narodowe. I to znowu jest ten fragment historii, który wyrywa się nam po prostu z rąk, odbiera się nam, żeby przypisać komuś innemu, byle nie tylko nie narodowcom. A dlaczego nie? Skoro to jest ich zasługa, skoro na to zasłużyli, skoro epopeja zarówno Chrobrego II, jak i Brygady Koło w powstaniu jest piękną kartą tego powstania, to musimy o tym mówić otwarcie. Dzisiaj to już nikogo nie powinno boleć. Nie ma tamtych ludzi, nie ma świadków, uczestników wydarzeń. Pozostało trochę uzurpatorów. Pojedyncze osoby, które brały udział w powstaniu, które znam, o których wiem, żyją skromnie, normalnie i nie są napuszone. A jakieś Wandy Traczyk, Stawskie, które były wszędzie, robiły wszystko, poszła na barykadę z meldunkiem, dali jej automat i od razu zaczęła strzelać do Niemców. A zaraz, zaraz, a jak się odbezpiecza, jak się ładuje, jak się w tą stronę się celuje, trzeba się tego nauczyć. Nie, ale byli tacy, którzy wiedzieli wszystko i byli najmądrzejsi na całym świecie. I byli tacy, którzy rzeczywiste zasługi mają, jeszcze na szczęście dożywają swoich dni. Ja te osoby znam, bardzo wysoko cenię, bo to są osoby honorowe, które nie wypinają piersi do orderów, nie idą do TVN-u czy jakichś innych telewizji, nie mądrzą się tam, że wszędzie byli, wszystko robili, na wszystkim się znają. To są prawdziwi powstańcy. Natomiast mamy coraz więcej tych uzurpatorów, oczywiście coraz młodszych, którzy na takie miano, że byli powstańcami, tak naprawdę nie zasługują. Bo to, że ktoś zaniósł papierosy na barykadę, że komuś matka dała butelkę wody, żeby tam podskoczył, dał chłopakom się napić, od razu z nich robiono powstańców. I to jest przykre w tym wszystkim, że ten etos został w znacznym stopniu zniszczony. Najmłodszy rzekomy uczestnik bandy zwanej Gwardią Armią Ludową w Zbowidzie, czyli komunistycznej formacji kombatanckiej u kombatańców, miał 6 lat. Sześciolatek. Miałem nieprzyjemność przesłuchiwać go w trybie administracyjnym. On twierdził, że miał broń i był dowódcą plutonu specjalnego dowództwa Gwardii Ludowej. No to panie, a ten pluton to ile miał ludzi? No normalnie, mówi, no to ile było? No 30. I byli uzbrojeni? No tak. A pan też miał broń? Miałem. Pan nimi dowodził? Tak. A jaką pan miał broń? CKM, panie, nosiłem. Sam jeden nosił CKM, sześciolatek. I później, gdy ta fala pękła, gdy nastąpiła kompensacja tych, którzy przedtem byli poszkodowani przez komunę, nie mogli za głośno, za wiele o sobie mówić, gdy ta fala pękła, zaczęli się uwłaszczać na powstaniu, zaczęli załatwiać sobie uprawnienia kombatanckie, odznaczenia, awanse, niektórzy doszli do pułkowników aż, chociaż zaczynali jako ludzie bez stopnia żadnego. Gdy ta fala pękła, okazało się, że równolatkowie, czy też 6-8-latkowie utrzymali uprawnienia kombatanckie za działalność w Armii Krajowej. Przykre, bardzo przykre, bo to jest kosztem tych, którzy zasłużyli na to, żeby ich cenić i oni w znacznym stopniu ten ich dorobek im zabrali. Epatując tam nas swoim bohaterstwem, pokazali, że bohaterstwo ma bardzo różne oblicze. Są bohaterowie i są bohaterowie przez cecha. Tych drugich nie cenimy. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbook.pl. Z kodem Historia 10, 10% rabatu.
zgrupowaniem powstańczym, które powstało całkowicie oddolnie z inicjatywy środowisk narodowych, nie było przygotowane wcześniej, było zgrupowanie, które uzyskało kryptonim Chrobry 2. Początkowo to był Chrobry, ale się okazało, że w strukturach hakowskich taka jednostka wcześniej już powstała i był Chrobry. W związku z tym rozdzielono te jednostki w nazwach, żeby się nie myliły, i był Chrobry 1 i Chrobry 2. Zgrupowanie powstańcze Chrobry 2 uchodzi i słusznie za zgrupowanie stworzone, organizowane i dowodzone przez narodowców, bo tak rzeczywiście było. To jest kwestionowane. Od samego praktycznie początku jest cały czas ta walka podjazdowa, polityczna, ideologiczna, żeby ten aspekt sprawy całkowicie zdeprecjonować. Nie, to nie narodowcy, panie, to różnie było, tam różni ludzie przychodzili, tam SS było jakoś i socjaliści. Tak, w powstaniu był zaciąg ochotniczy, czyli ludzie przychodzili sami spontanicznie, mieli różne poglądy, ale trzonem, istotą sprawy zgrupowania Chrobry 2 są narodowcy i to są formacje narodowe. Zarówno NSZAK, jak i NSZ-ONR. Jedni i drudzy mieli swoje struktury, jedni i drudzy mieli swoje jednostki, które oddali do powstania właśnie w zgrupowaniu Chrobry 2. Jedni i drudzy weszli do dowództwa zgrupowania Chrobry 2. Ale to nie jest cała prawda, bo była jeszcze jedna formacja narodowa, która w zgrupowaniu Chrobry 2 odegrała szczególną rolę. To były Zjednoczone Organizacje Miecz i Pług, całkowicie narodowe, dysponujące wyższą kadrą wojskową, jako jedna z niewielu formacji w podziemiu, dysponująca znakomitym aparatem propagandowym, mnóstwo rzeczy wydawali i mająca wspaniały, bardzo dobry wywiad, który pracował w całości na potrzeby Armii Krajowej. Tego wszystkiego nie ma. Jak się o tym gdzieś znajdzie jakąś zmiankę, to jest tak niewielka i tak oderwana od kontekstu, że nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Mit socjalistów. Skoro pierwszy batalion był całkowicie NSZ-owski, więc trzeba było stworzyć mit, że na czele drugiego batalionu stał Wacław Zagórski. On rzekomo wywodził się ze środowiska socjalistycznego, chociaż jego droga konspiracyjna jest bardzo mętna i jest bardzo wiele ciekawych przekazów, że on wcale ze struktur socjalistycznych nie przyszedł. Ale niech mu będzie. Machniemy na to ręką, spuścimy na to zasłonę miłosierdzia, niech będzie socjalista. Ale jak można twierdzić, że batalion został stworzony przez socjalistów? Wacław Zagórski przystąpił do powstania z jaką liczną formacją? Melduję oddział Daniel pod moim dowództwem, który wystąpił do akcji 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 w sile, uwaga, warto na to zwrócić uwagę, w sile pięciu ludzi, którzy są pod dowództwem jakiegoś porucznika z rodowodem politycznym, socjalistycznym, miało rzekomo stworzyć drugi batalion w zgrupowaniu Chrobry 2. To jest nieprawda. Drugi batalion to są także NSZ-owcy, to są także mieczowcy, to są także ludzie przypadkowi, którzy w okresie powstania weszli do tych struktur, a socjalistów tam było tyle, że można ich było pewnie na palcach jednej ręki policzyć. I tak już zostało. Dzisiaj nawet się mówi więcej, że Armia Ludowa współtworzyła zgrupowanie Chrobry 2. No to już aberracji dosyć, bo trudno, żeby komuna sama brnęła pod nóż narodowców w takiej sytuacji, kiedy ich wszędzie w całym podziemiu uważano za zdrajców. A elowców w powstaniu, w zgrupowaniu Chrobry 2 oczywiście nie było. I ci, którzy negują, że Chrobry 2 był strukturą narodową, że był jednostką stworzoną przez narodowców i podporządkowaną narodowcom, przeczą dokumenty. Otóż 14 sierpnia 1944 roku, gdy dowództwo zgrupowania Chrobry 2 zwróciło się do dowództwa NSZ-AK w powstaniu, pułkownika Spiridona Stanisława Koiszewskiego, pseudonim Topór, od jego pseudonimu wzięła się nazwa tej formacji NSZ-owskiej, która współtworzyła razem z ONR-owcami dwie dywizje powstańcze. Dywizję Orlik, tą narodową, wywodzącą się ze Stronnictwa Narodowego i NSZ-AK, i drugą dywizję Orlik, wywodzącą się głównie, ale nie tylko, ze środowiska ONR-owskiego. Były tak zwane punkty zbiorcze. Gdy powstanie wybuchło, a narodowcy nie byli o tym poinformowani, później cierpliwie zbierali swoich ludzi we wszystkich odłamach i we wszystkich mniejszych oddziałach czy zgrupowaniach akowskich, żeby stworzyć z nich właśnie tą jednolitą jednostkę. Te dwie dywizje NSZ-owskie w powstaniu.
Generał Monter, przedtem pułkownik, na to się oczywiście nie zgodził, bo straciłby sporą część najlepszych sił, ludzi, więc robili wszystko, żeby do tego nie doszło. Ale zachowany dokument z 14 sierpnia 1944 roku jest odpowiedzią na pismo dowództwa zgrupowania Chrobry II, które kieruje do nich major Stanisław Kobordo. To jest oficer, który ma te punkty zbiorcze pod opieką. On ma rejestrować i przekazywać ludzi z NSZ do tych właśnie dywizji NSZ-owskich. I on informuje dowództwo zgrupowania Chrobry II w sposób następujący. Melduję, że sprawa zgrupowania Chrobry jeszcze definitywnie nie została załatwiona. Ja chwilowo urzęduję przy dowództwie dywizji pierwszej, to znaczy załatwiam sprawy papierowe. Jeśli to możliwe, to proszę o przysłanie do dowództwa dywizji pierwszej stałego łącznika. Dywizja pierwsza to jest dywizja Orlik, to jest dywizja NSZ-AK. Czyli tu nie ma wątpliwości, że w obie strony idą meldunki ze zgrupowania Chrobry II i do zgrupowania Chrobry II od oficerów Narodowych Sił Zbrojnych w powstaniu. I teraz ci, którzy to negują, robią to z przyczyn oczywiście politycznych, ideologicznych, kwestionują wszystko, co się da. Dochodzi do takich absurdów, że NSZ-u w ogóle w powstaniu nie było, bo uciekli, rzekomo uciekli. Takich publikacji widziałem szereg. A nawet jeśli gdzieś są jakieś wzmianki, to jakieś małe grupy bez znaczenia, nawet mniejsze niż jakaś Armia Ludowa czy Polska Armia Ludowa, czyli praktycznie się nie liczyli. Jak mogli się nie liczyć, skoro mamy przynajmniej dwie wielkie, zwarte struktury NSZ-owskie w powstaniu? To jest brygada dyspozycyjna zmotoryzowana, kryptonim Koło, licząca 1200 żołnierzy i oficerów i zgrupowanie Chrobry II, które nominalnie liczy od 3200 do 3500 ludzi, a samego wojska w tym zgrupowaniu jest ponad 3000 ludzi. Gdzie jakieś inne zgrupowanie powstańcze miało takie zasoby kadrowe, miało takie stany i oni także dysponowali własną bronią, mieli własne magazyny. Oni akurat nie mieli tych magazynów zewnętrznych, tak jak inne jednostki NSZ-owskie na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej czy Lasów Chojnowskich na południu, które były odcięte. Oni mieli tę broń zmagazynowaną w centrum Warszawy i 1 sierpnia tę broń wyjęli. Stąd mieli zapasy, ale tworzyli także własne szpitale, bo gromadzili przedtem lekarstwa, środki opatrunkowe, gromadzili kadrę pielęgniarską, lekarską. To wszystko zostało natychmiast uruchomione. I dzisiaj ta walka po 80 latach od powstania cały czas trwa, żeby ich jak najbardziej zdeprecjonować, żeby pokazać, że ich nie było. To skoro są dokumenty, skoro wielu ludzi od nich przeżyło, wielu ludzi się później weryfikowało w Londynie, to jak można mówić, że nie było? A dla tych, którzy chcą i dużo mogą, to jest wszystko możliwe. Kaleczą historię? Tak. W sposób okrutny, obrzydliwy, polityczny? Tak. Dlaczego? W imię jakichś niejasnych interesów? Tak, jak najbardziej. Narodowców trzeba wykluczyć z życia politycznego. Trzeba wykluczyć z powstania i wtedy już będzie lepiej. Nie będzie lepiej, bo gdyby wykluczyć formacje narodowe z powstania, to znaczna część dorobku powstańczego, tych zwycięskich walk, jak na przykład bój o Pastę, to jest oczywiście batalion Kiliński. To jest jemu przypisane. Ale są meldunki z tamtego okresu, wcześniejsze, przed tym ostatnim szturmem na Pastę, kiedy proszą zgrupowanie Chrobry II o najlepszych ludzi i najlepszą broń o pomoc. I to dostali. Wszystko to poszło do zgrupowania Kiliński. Dlaczego o tym nie mówili towarzysze broni? Przecież razem walczyli, dla nich walczyli. To jest właśnie to, czego w historii, ale także w polityce być nie powinno. Ale niestety jest. Dlatego trzeba się uczyć samodzielnie.